Pojawił się Maverick, zobaczcie, Mati przyjechał w Mavericku. I za chwilę konstruuje swój samochód. Powiem szczerze, no nie wiem co wziąć, ale chyba mam pomysł. Mavericka na gąsienicach. Świetny pomysł. Zabrać graczy, coś porobimy. No nie, nie. Myślę, że te pół godziny jakoś nam wystarczy, żeby się tu zorganizować. Ale słuchajcie, opcja jest taka, że nawet jak nie dołączycie do pierwszej grupy, to zrobimy sobie drugą grupę taką, żeby się spotkać. Także nawet jak nie jesteście ze mną na sesji, to jeździcie mniej więcej w tych samych miejscach i będziemy tworzyć różne grupy i ja z tych grup będę was później dołączał. Także jak dojedziemy sobie do konkretnego miejsca i będziemy robić tam zlot po prostu, to będę przechodził z różnych konwojów, no nie? Dzięki temu więcej osób zobaczę, więcej waszych samochodów zobaczę. I tam z ostatnią grupą gdzieś pojadę później jakiś wyścig. Oczywiście mam nadzieję, że uda się z każdą zrobić jakieś zdjęcie, wy oczywiście też foty róbcie. No to jakie jest w końcu to młodzieżowe słowo roku 21? Bo coś, ten śpiulkolot to jakieś takie naciągane jest. Mi się wydaje, że na pewno to nie jest śpiulkolot, no. O, no ładna pogoda, kurde. Człowieku, jak to wygląda. Ja cały czas nie mogę wyjść z podziwu, że gram na Xboxie w tym gorszym trybie grafiki, a i tak ta gra, no, wygląda niesamowicie. Dobra, kierowniku, idziemy, ja zajeżdżam do jakiejś chaty i idę sobie samochód konstruować. Wszystkie informacje odnośnie dołączania, odnośnie nazwy klubu, wszystko jest na Discordzie. Tam możecie sobie BMW zrobić. Kurde, tu nie ma tej nowej BMW, nie ma tego Bobra, wiecie? To jest trochę, kurczę, kłopot. No nie ma, ja bym chciał, żeby były już Bobry tutaj. Jak wpiszecie sobie na czacie wykrzyknik illegal, to wyskoczy wam fajny link. To umie wpisać wykrzyknik illegal. Ale musicie z wykrzyknikiem illegal napisać, wykrzyknik na początku, tak jak w tytule streama. Ale niektórzy, widzę, potrafią wpisać. W każdym razie macie w sklepie fantastyczną bluzę, fantastyczną nową podkładkę. Jeśli chodzi o bluzę, to jest bluza illegal. O, właściwie to jest chyba ta, którą Budda miał na swoich odcinkach, no nie? Ja jestem fanem Buddy, oglądam niektóre jego filmy, lubię to, co robi. I bluza, powiem wam, naprawdę będziecie zaskoczeni, bo to nie jest taka jakaś zwykła chińszczyzna czy coś takiego. To jest naprawdę wysokiej jakości, bardzo fajny, taki gruby i przyjemny materiał. No pewnie na nagraniu wam teraz tego tak, no, nie pokażę, no nie, no bo co, dla was to bluza jak bluza, ale ona jest tak, nie wiem jak wam to pokazać, ale ona ma tutaj takie wcięcie w talii, bardzo fajna jest. No i oczywiście mamy fajne logo, z tyłu i z przodu. Ty, tutaj jest, to jest nawet takie zamszykowe albo coś takiego. To jest materiałowe tutaj, to jest chyba naszyte albo naklejone, nie wiem, albo wprasowane czy coś, ale tu jest taki, to jest taki zamszyk. Ciekawe, ciekawe. I bluza naprawdę, naprawdę bardzo dobrej jakości, byłem zaskoczony, bo mam już kilka różnych bluz, takich filmówek i ta jest, serio, ta jest najlepsza, jeśli chodzi o jakość wykonania, zdecydowanie. Wiecie co, ja bym chciał wziąć Nissana GT-R-a, to jest mój taki dream car i myślę, że na pewno do niego będzie jakieś malowanie Illegal Night albo coś takiego. Ale może skupię się na RS3 Sportsback. Mi się tak trochę to kojarzy z Buddą. Nie wiem, czy do niego będzie, bo to najważniejsze jest to, żeby było malowanie do niego, no nie? Odpowiednie. Ciekawe, czy tutaj jest w tych wyróżnionych, czy będzie w tych wyróżnionych. O, czekaj, to jest chyba to. Muszę zobaczyć sobie, czekaj. Budda, a, bo to... O właśnie, o to mi chodzi. Muszę poszukać, trzeba będzie wyszukać. Na pewno jest, na pewno ktoś zrobi, bo to nie jest takie trudne, no nie? A ja sobie chyba takie coś wezmę. A nie wiem, czy to, musiałbym zobaczyć, no, a to chyba będzie to, bo tutaj jedno zrobił ktoś takie szalone, zbyt szalone, no nie? Ja mam Nissana, spoko. To mi się nawet, znaczy, szczerze, mi się nie podoba to aż tak bardzo, jak te malowania illegal typowe. No, ale jest, ej, a czemu tu się z tyłu drzwi nie otwierają? Patrzcie, co jest, pięciodrzwiowa wersja, ale patrz, tutaj z tyłu nie ma klamki, żeby otworzyć. Znaczy, nie mogę. Klikam ten przycisk, który otwiera wszystkie drzwi jednocześnie. Może ja coś tu tuningowałem, nie wiem. Ty, nawet maski nie można otworzyć? Uuu, ale słabo.
Audi jest Buddy, nie Illegal? Wiecie co, dla mnie marka Illegal i Budda to jedno i to samo, powiem wam. A dla was? No to musi trochę też jeździć, no. Dla mnie też, no właśnie. No to tak chyba na jedno. Na jedno kopyto wszystko. Też mi się tak wydaje, jak ktoś mówi Budda, to od razu myślę o marce Illegal Night. Dobra, dodamy sobie tutaj te wszystkie rzeczy. Przejadę się furką. Jakiś tam wyścig sobie przejedziemy, ale bez spiny, nie? Taki pokazowy. O, zrobimy sobie, słuchajcie, wyścig nocny. Uuu, ale patrzcie, jakie tutaj mamy. Bez spoilera oczywiście. Uuu, ale ładne części tu są. Fajnie to wygląda. Ty, będzie groźniej trochę. No nie, znaczy ten samochód i tak już dosyć groźnie wygląda w standardzie. No i dobrze, zostawimy standardowy silnik, będzie ok. 609 koni mechanicznych, myślę, że Budda by się nie obraził. Lambo ma tylko 100 więcej, także. Środek. Będą 300, zobaczcie. Jest! Są 300. Dzięki za cheerka, dziękuję. Aventadora nie przebija, no ale coś tam jedzie. Kurczę, tutaj może najlepiej by było w mieście gdzieś się spotkać. Czy gdzieś na obrzeżach. Na obrzeżach fajnie, bo można auto przetestować, jego możliwości. Chodźmy na lotnisko tutaj. Tu będzie fajny zlocik. O! Gdzieś sobie, o, w hangarze sobie zróbmy zlot. Tak, ilegal na legalu. No póki jest noc, znaczy sorry, póki jest dzień, no to musimy na legalu jechać. Ale za chwilę będziemy robić wyścig nocny i co? Będziemy się ścigać w nocy. Będzie dalej legalnie, ale już tak bardziej nielegalnie. Offroadem jedziemy? No dobra, no, jak ilegal to ilegal. Moje Audi jeszcze jako taką, bo mam tutaj napęd na 4 buty. Tak, w nocy będziemy jechać 300 na godzinę. Teraz 200, a w nocy 300. Ale nikt nie ma, z tego co widzę, E36. Ani jedna osoba nie wzięła tej BMW-ki kultowej. Dlaczego? To, ej, ale na GTR-ze było zielone malowanie Illegal? Aha, bo to jest Nissan GTR, ja myślałem, że to jest ten... Kurde, GTR też boczkiem? Spokojnie, GTR to będzie na przyspieszeniu wymiatać. Od Subarki wszystko się zaczęło z Buddą? O! A E46 to też, no wiem, on tam driftował E46, Buddę znaczy się, no nie? Ci jacy niecierpliwi jadą gdzieś tam przez offroady. Człowieki. Ja tak w niespodziewanym momencie zrobię fotę. Jest taki moment, nikt się nie spodziewa, a ja cyki fotę robię. A co? Będzie coś ciekawe, bo widziałem, że tam parę osób się zebrało z tyłu. A gdzie jest reszta tak w ogóle? Może niektórzy nie mogą się przenosić czy coś. Kurde, wszyscy się rozmazują od tej prędkości, nie? Dawaj tego GTR-a wyeksponuj. To jest chyba wersja driftowa, ktoś zrobił pod drift do GTR-ka, tak to wygląda, no nie? A tu chyba nie ma wszystkich ludzi z nami. Jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To gdzie jest? Prawie połowy ludzi nie ma. Gdzie są pozostali? Jeszcze pięć osób powinno być. Ale oni już pewnie czekają na miejscu. Ale to jacyś nowicjusze chyba. Tak, Aventadorów najwięcej. No ale nie ma się co dziwić, a to wymiata, no nie? Tak, pewnie już się przenieśli. A niektórzy nie umieją wzloty, no. No, Aventador porobił. BMK też zostawiła z tyłu. Nie ma się co dziwić, nie? O. Ja tam widziałem jakieś niemieckie oznaczenia miała ta autostrada, to od razu klas w podłogę. I teraz się zebrali.
kurde, tu się żeśmy tak ściasznili. A gdzie ty masz, chłopie, cień? Aha, co mu się stało? A zobacz, jak to wygląda. Samochód w samochodzie, kurde. Dobrze to wygląda, jak dwa samochody tak. Praktycznie jakby w tandemie takim driftowym. Tylko źle to wygląda, że BMW nie ma skręconych kół, ale dobra. To. Może ma napęd na cztery buty, bo ludzie tutaj w Fordzie lubią do wszystkiego napęd na cztery buty wkładać. Gdzie są wszyscy ludzie? Ja mam wrażenie, że tutaj nie ma wszystkich. No, ten GTR jest kozak, ten Mercedes. A teraz nie wiadomo, mówimy GTR, nie? No to o którym myślimy? O Nissanie czy o Mercedesie? Tutaj są takie fajne hangary, możemy zrobić foto. Takie zrujnowane stare samoloty. Mega, mega fajny klimat do zlotu illegal. Ja jestem ciekawy, czy w tej Audisy zrobię bączka. Robimy wszyscy bączki? Zobaczymy, ile dymu nam się uda wygenerować. Tylko pytanie, czy mi się uda? 600 koni, co prawda, ale mam takie... No, fest... O, czekaj, bo mi się sprzęgło włączyło. Nie wiem, czy dam radę. Na tych oponkach. Czekaj, ja to naprawię zaraz. Trzeba dyfer ustawić. Dajmy 75%. I teraz gnój powinien zakręcić. Bączkujemy. Oj, coś... Moja BMW widzę spoko, ale moja Audica niezbyt. I fajna ta BMW jest. To jest chyba MM6. I fotę podczas takich kółków? Ale moja Audica słabiutko! O kurde! O, ale to wygląda, zobacz. Jakie dymy! Dobra, robię fotę, zobaczymy. Ej. O, tylko mój dym... Nie no, kurde, wiecie, ja pierniczę. Jakie dymy. O, się. Ej, nie widać samochodów. Spoko zrobili w tej części Fordzy dym, no nie? Jest taki naprawdę mega gęsty. To zdjęcie nie może nie będzie jakieś piękne, bo prawie nie widać samochodu. Ale będzie taka ciekawa pamiątka. Dobra, ustawiamy się. Akurat tutaj jest jakiś hangar. Myślę, że będzie ciekawie zrobić tutaj zlocik. Tylko jak się ustawić? Może znowu, zróbmy tak, jak robiliśmy to na chyba ostatnim zlocie, że ustawiliśmy się totalnie tak, wiesz, losowo, randomowo. Nie, że jeden przy drugim, tylko tak, jeden przodem, drugi tyłem. Nie, jakoś na środku, żeby zająć tą przestrzeń. Po prostu ustawcie się tak, jak wam pasuje. O, tak jak na przykład Axel się fajnie ustawił, pojechał sobie w swoje miejsce. Milek się bardzo fajnie ustawił. Bartek, kurde, napraw samochód. Masz poniszczone szyby w Aventadorze. O, bardzo ładnie. Taki, wiesz, bez ładu i składu. Myślę, że fota będzie wyglądać mega fajnie. Pokażcie, jak wy wyglądacie. O, super. Aventador pasuje przy tym... O, Aventador będzie kozacko wyglądał przy tym samolocie. Kurde, mówię wam, ja sobie tylko ten punkt tutaj wyłączę. Aventador tam mega wygląda. Pojawił się Maverick, zobaczcie. Mati przyjechał w Mavericku. Dobra, pokażcie, co wy tu macie. Jest Maverick. Samochód, znaczy pojazd marzenie, no nie? Kurczę, widziałem kiedyś, jak Boxdel jechał z... Buddą? To Boxdel, wiesz, trzymał się wszystkich możliwych rzeczy w tym Mavericku, bo się bał, że wypadnie. Ja bym pewnie zareagował tak samo, jakby Budda, wiesz, przyspieszył od 0 do 200 w, nie wiem, 5 sekund. Że mamy Mavericka, jest BMW, to jest chyba M4 z pakietem poszerzającym. Proszę bardzo, Illegal Night. Zobaczcie, jak fajnie zrobili w tej grze malowanie do tej BMW-ki. Mega fajnie to wygląda, naprawdę. Jak wy chcecie mieć jakąś koszulę, jakąś bluzakę, jakąś podkładę pod mysz, to koniecznie zajrzyjcie sobie do sklepu Illegal Night. GTR? Powiem wam, nie kojarzę odcinka z GTR-em, tym Nissanem. Jakoś tak musiałem go chyba przeoczyć albo coś. Dobra, co tutaj mamy? S13, jeśli się nie mylę? Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. W każdym razie 240 SX, Nissan, kaporek upalany, bardzo prawilnie, tarcze zagrzane, Aventador.
Aventador 1. Ile Aventadorów jest? Ej, dwa są tylko Aventadory. Już sobie pozmieniali furki. To dobrze, będzie różnorodność. Aventador to będzie chyba... No, to nie ma gadania. Aventador będzie naszą taką maskotką zlotową bez dwóch zdań. Kurde. Dobra. Mazda RX-7. Klepciu przejął sobie w RX-7 z tablicami japońskimi albo inspirowanymi. Mercedes GTR. Axel przyjechał w GTR-ku. Malowanie trzeba przyznać, że bardzo ładne. Oklejenie tego samochodu zrobione tutaj w grze, no nie? Mega dobrze to wygląda. Bardzo dużo detali. Tutaj mamy znowu 240SX. Ej, wy się przestawiacie. Ja tutaj idę raz za razem. I się ustawiliście w rządku, jeszcze foty nie zrobiłem. Aha, robimy coś takiego, że wszyscy się patrzymy na Aventadora i robimy fotę, tak? Dobra, dobry plan. To czekaj, ja też tak zrobię. Patrzcie, jak się zgrali ze sobą. Dobra, ustawiamy się, że wszyscy się patrzymy na Aventadora. To będzie ciekawie wyglądać, nie? Dobra, robię foto. Umyję wam najpierw samochód. Samochody znaczy się, bo tutaj mogliście sobie zabrudzić. Jest E30, przyjechała sobie. I też do niej jest malowanie illegal, zobacz. Fajnie wygląda, no. Mega. Spoko, żeście tak wpadli na pomysł. A nie wiem, jak wy się synchronizujecie. Przecież za każdym razem, jak robimy zlot, to ludzie grają ze sobą jakby totalnie randomowi, no nie? Za każdym razem jest ktoś inny. A i tak jakoś potraficie się zgrać. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Na jakiej zasadzie działają wasze mózgi, no ale jakoś potraficie. Kto tu jest taki ogarnięty? Nexu! Słuchaj, Nexu, wybieraj nam tutaj na lotnisku gdzieś miejscówkę do zdjęcia. Żebyśmy mogli zrobić sobie zlot. A może w ogóle na pasie lotniska. Nexu, wybierz coś, dobra? Nexu wybiera, pojechaliśmy wszyscy za nim. Tu jakie drifty weszły, zobacz. Tutaj Nexu chce zlot. Ej, czuję się teraz, jakby Nexu był streamerem, a ja wbiłem na zlot. Fajne uczucie, tak postawić się w waszej sytuacji. Nexu jedzie gdzieś dalej. Jedziemy za Nexu wszyscy. W krzaki pojechał? Gdzie on pojechał? Do lasu jedziemy? A bo tu jeszcze Hexi jest, kurde. Myślałem, że samochód zmieni. On był chyba nieprzygotowany. On myślał, a wbije sobie na zlot, gdzieś sobie pojedziemy, nie? I co teraz? W tym miejscu robimy? Na początku pasa? Dobry plan. Dobra, no to robimy sobie zdjęcie. Dobra, chyba padem będzie. Na równo się ustawiamy. Tam w ogóle Honeycorn? To jest chyba Honeycorn. Ale dobra, ma malowanie illegal. No kurde, ja nie wiedziałem, że Budda Honeycornem też driftował. Ale no... Uba sobie urwać nie dam. Jeśli tak było, spoko. O, i teraz to widać, że nas jest tu 12 sztuk, no nie? Tak jakoś więcej się teraz wydaje tych samochodów. I Huracan gdzieś był na pewno gdzieś był w Buddy na filmie, no nie? Ale malowania nie ma, więc się nie liczy. Tu mamy Illegal Night. Jest jakieś malowanie, ale chyba nie takie niefirmowe. Takie China Edition trochę. Chociaż chciałbym zobaczyć Buddę, jakby latał czymś takim. Ja bym się bał do tego wsiąść, naprawdę. To może w każdej chwili eksplodować ten samochód. Napęd na cztery buty, jakiś stan, to jest taki... To już nie jest chyba samochód typowo driftowy, to jest samochód taki stanterski, wyczynowy. Tak, wiem, że to nie jest illegal, ale jakieś tam malowanie ma, no. Huracana miał Twin Turbo. A, dobra, dzięki za poprawkę. I znowu mamy GTR-a. Znowu mam... Co to tutaj? This night is yours. To wygląda trochę jak napisane sprayem, no nie? Na masce. Tak ciężko z boku zobaczyć te samochody. Jesteśmy dosyć ciasno tutaj ustawieni. To też chyba takie China Edition, no nie? Zlot illegal, ale nie illegal. Nie wszyscy wzięli furki przygotowane. To jest stary driftowóz Buddy, ten tutaj? Z tym malowaniem? Ja to mówię malowanie, ale to wiadomo, że to jest folia. To jest oklejone, no ale kurde. Tak się już nauczyłem. Huracan Twin Turbo nie jest Buddy. Ale był gdzieś na filmach, Buddy jest związany z marką.
Kurde, ej, ten czarny kolor, ja pierniczę. Nie, tak aż mnie wciąga ten czarny kolor na Huracanie. Jedziemy dalej, Supra, Supra już widzieliśmy wcześniej. Tutaj mamy E36. Kurczę, wiecie co? Przed chwilą myślałem, że to jest kompot, ale tutaj nie ma przecież kompotu, no nie? A przydałby się, jakby dodali. Byłoby naprawdę super. E36 w kompocie. Fajnie byłoby tu zobaczyć. No i Aventador szalony. Zobaczcie, co on tu wyprawia. Ja widzę, że tu się wszyscy grzeją do walki. Za chwilę odpalimy wyścig, zobaczymy, czy takie modrale jest. Ja zmienię sobie samochód na jakiś w klasie S1 i polecimy coś. Będzie pojedynek na jakimś wyścigu ulicznym. Tu mamy A45, AMG. Nie wiem, co powiedzieć. No po prostu AMG jest. No i gitara. Veneno chyba? Nie wiem, czy to było jakieś... Było illegal? Illegal? Chyba nie. Też made in China, ten Mercedes? Nie było. Niektórzy mówią, że było, inni mówią, że nie było. Kurde, już nie wiem. Nie było. Veneno nie było. Dobra, co my tu mamy jeszcze? M4 z pakietem poszerzającym. Igorek przyjechał furą. O, a tutaj mamy kandydata do zdjęcia. Już wam robię foto. A wy się już wszyscy porozjeżdżaliście. To gdzie ja mam zrobić foto? Jak ja mam wam zrobić foto? Kurde. Dobra, po drodze gdzieś sobie zrobimy. Ja zajadę na chatkę jeszcze i też będziecie mieli okazję wymienić furkę na jakąś inną. Widzę, że tutaj niektórzy pojechali sobie na hopkę, nie mogli się powstrzymać, jest to jedna z fajniejszych hopek w całej grze, więc nie dziwię się, że ktoś sobie tam chciał polecieć, skoczyć, ale generalnie staramy się jechać ulicą. RS6, Mavericka, GTR-a, RS6. To może byśmy zrobili swap napędu, żebyśmy zrobili w RS6 napęd na tył? I z tego co kojarzę, ostatnio jak widziałem, to RS6 była, nie była chyba oklejona. Tam jakieś poważne mody planował Budda, ale nie obejrzałem tej serii do końca z RS6. Pagani? O kurde, ja nie pojechałem na rondo. Chciałem na rondzie pojechać prawidłowo, ale no, wyszło jak zwykle. Ty, a tą audycją dam radę? Zobacz, tu się coś dzieje. O, prawie! Prawie by poszedł drifcik. No ale to nawet na 4 koła, no. Aventadora SVJ nie mam niestety, kurde. Brakuje mi jeszcze 9 milionów, żeby kupić na aukcji. Dobra, to Supra. Chodź Toyota. Perek mam dwie. Weź. I tak, Supra ma chyba... Tak, Supra rozbita dawno już, no. Bo to chyba z wypożyczalni. Pamiętam, że jakiś ziomek rozbił tę Suprę i uciekł z miejsca wypadku. Jakoś tak to było. No i mamy coś. Poważnie takie szalone malowanie było? Do Budda wpisać. Okej, okay, dobra. No ja wpisałem illegal, to powinno być, no nie? Nie było. Czerwone było, okej, okay, dobra. A, okej. Okay. No to takie powiem wam bez szału, nie? Dobra, z bodykitem czy bez bodykitu? No, malowanie takie spokojne, to dajmy już ten bodykit. Bez body? A, jestem zaskoczony, zawsze mówicie, żebym body jednak wybierał. Z bodykitem wygląda dużo fajniej, ale zaraz też możemy obniżyć standardową i też będzie dobrze. Bez bodykitu, okej, okay, dobra. Teraz spoiler czy nie spoiler? Bez spoilera, okej. Okay. Bez spoilera. Ten dajemy sobie tylny zderzak. I tu mamy jakiś taki próg. Okej, okay, no jest, bo jest. Czy potrzebny? Nie wiem. Ja pierniczę, daj spokój z tymi lekturami. Jak sobie przypominam jakieś tam takie głupie... Dla mnie te lektury szkolne to jakieś takie głupie historyjki, których nic nie wynika, no. Ja nie wiem jak się mam odnieść do tych lektur szkolnych. Kompletnie. To nie na nasze czasy już, no. Jakieś tam ferdydurki. Idź ty, kurde. Dobra, jesteśmy. Gotowi? Jedziemy sobie na wyścig. Tutaj niedaleko jest jakiś, tylko nie wiem, czy on nie będzie za krótki dla nas. Chyba będzie dobry. Jedziemy sobie do niego. A i zobaczymy, kto będzie bossem na tym wyścigu.
Co tu tak suwa robi na zlocie? Dobrze, to nikt od nas byłby bana dostał, człowieku. Pamiętajcie, jak wpiszecie sobie wykrzyknik Illegal, to wyskoczy wam link do sklepu z rzeczami od Illegal Night. Ja mam od nich bluzę i powiem wam, że jest naprawdę kozacka. Ma bardzo fajne wcięcie w talii, przez co nie wygląda się, jakbyś założył worek. Coś tam jedzie ta supra, no. Myślę, że szybsza od Audicy. RS 6 widzę, że weszła. Damki od Illegal dają 15 koni do auta. A wlepa plus 10. Ja sobie kupiłem wlepę do swojego auta. Ale to wam pokażę na moim vlogasku jako. O kurde, co to za mgła? Ostre cienie mgły są. Aha, wszyscy klasę S1 musieli wziąć. Ech. Niektórzy tam pewnie mieli klasę X. No to nie, następny wyścig musimy odpalić tak, żeby każdy mógł wziąć samochód obojętnie jaki. To jedziemy do celu w ogóle przez taką mgłę? I pojechali. GTR wyprzedzają, RS6 wyprzedzają. I pozdrawia ich pierwszy zakręt. O, proszę bardzo, ten już poleciał na zakręcie. Najszybszy był. Miał być jakiś wyścig pokazowy. Wszyscy pojechali na spinie, nie? Ona tutaj w grze wygląda, no tak sobie. I tam gdzieś na zdjęciach w internecie. A chodzi o to, że ona w rzeczywistości robi robotę. Bardzo się wyróżnia. Ma taką strasznie długą maskę. A tutaj w grze to wygląda jak taki zwykły samochód, no nie? Wśród tych wszystkich Aventadorów, wśród tych wszystkich Mercedesów, GTR-ów, to wygląda jak taki zupełnie normalny samochód do jazdy na co dzień, nie? Zresztą dostaje się go zaraz na początku gry, to jest też ciekawe, no nie? S13 nie umie jeździć totalnie? No, byśmy tak do driftu trochę zrobili te samochody, nie? Zrobiliśmy sobie jeden wyścig, teraz koniecznie musimy sobie pojechać jeszcze w mieście taki nocny. O, to jest idealne, to jest idealne. Bierzcie jakieś tam kozackie fury. Trzeba Buddę zaprosić? A może on jest, tylko się nie wypowiada. Może nas ogląda. Bądźcie grzeczni na czacie. Skąd wiecie, że go nie ma? A? Może ma, a może nawet pisze tutaj z nami. Nie wiecie, że to on. Myślicie, że on nie jest sprytny? Kurde. Coś tu próbuje, no ale bez szału. Ale robimy przedstawienie tutaj na tych ulicach. To był ten, kiss the wall, no. Dobra, go, go, go. Mnie ciekawi, bo Buddha, z tego co pamiętam, mówi, że chciałby spróbować swoich sił sim racingu. A wiesz co, ja na jego miejscu bym się w to w ogóle nie pchał. Znaczy, on mi pisał w prywatnych wiadomościach, że nawet sobie kupi jakąś tam kierownicę, jakieś tam stanowisko sim racingowe ma, coś tam ma. Ale ja mu napisałem tak, chłopie, jak ja bym miał dostęp do takich samochodów jak ty masz i mógł nimi sobie pojeździć chociaż przez chwilę, to ja bym w ogóle nie interesował się grami, nie? Nie no, na pewno bym sobie tam grał w jakieś gry. Kurde, ja jestem graczem od urodzenia, człowieku. Ale ładnie ta droga tu wygląda, nie? Ta kostka. Mega fajnie. Wiecie, gdzie ja bym w ogóle widział Illegal Racing? Illegal Night? Illegal Racing. Illegal Night? Jakby mieli jakiś taki w Polsce wykupiony swój zamek. O. I na tym zamku robiliby zloty i eventy dla widzów i dla fanów. Nie jakiś taki jarmark albo coś takiego, typowy Illegal. To by było bardzo fajne. W Polsce jest bardzo dużo różnych zamków, które wymagają renowacji. I można byłoby się tym zainteresować. Wyobraźcie sobie coś takiego? No ale to może będzie Illegal Racing. Nie wiadomo, no. Tak mi się wypluło z ust po prostu. Dobra. Mówicie Supra do driftu. To robimy teraz niegrzeczną wersję Supry. Ale szeroka. Dawaj taki spoiler może. Ej, to by było fajne, no nie? Wyremontowaliby sobie taki zameczek.
i robiliby tam eventy dla widzów. Kurde, no jest to jak najbardziej w zasięgu ich możliwości. Jak my... Ja bym na pewno przyjechał. Na Wawelu! Nie no, nie taki zamek. Daj... O kurde, patrzcie, ja założyłem bodyki i nagle pojawiły nam się nowe opcje swapu, supry. Kurde, to będzie zupełnie inny samochód teraz. 1116 koni. To musimy tutaj te takie kozackie opony włożyć. Zdjęcie grupowe jeszcze musimy zrobić. O, idealnie, jest noc! Kurczę, o to chodzi. Dawajcie sobie, robimy tutaj fotę. Ja bym chciał, żeby oni mieli jakąś taką swoją miejscówkę. Zamek by pasował chyba bardzo, bo... No, prestiżowy, no nie? Piękna ta supra, a akurat noc. To skąd wiesz, że piękna? Nie wiadomo, czy piękna, no noc jest. Stawiają się. Znowu ten honeycorn z Made in China malowaniem na nim. Ora, ustawieni wszyscy krzywo. Co jest? Musimy tą poprzednią ekipkę zawołać chyba. Ja pierd... Na klawiaturach gracie czy ja? Dobra, robię wam fotę. Przed chwilą było jasno. No tutaj szybko słońce zachodzi. Zakon illegal, no. Nie, no mówię, że zamek byłby fajny, bo w Polsce są możliwości, bo są zamki różne. Mogliby sobie jakąś ruinę ogarnąć i wiesz, wyremontować. Przy okazji zabytek rozbudować. I tam robić takie, wiesz, zloty typowe, no nie? To by było fajne, myślę. To jest następny samochód Buddy, mówię wam. V8 7 litrów z kompresorem do driftu. Fajnie lata ta superka. Mam nadzieję, że naprawią kierownicę. Ej, zgadnijcie, co się stanie, jak wpiszecie sobie wykrzyknik illegal na czacie. Zobaczcie, co wam wyskoczy. Jesteście ciekawi? Ciężko. Tylko musicie najpierw wykrzyknik razem z illegal napisać. O, ktoś dobrze napisał, dobrze. Tam macie kozackie rzeczy od illegal, możecie sobie kupić już teraz i zaznaczyć swoją przynależność do marki. Bardzo fajna bluza, mówię wam. Jedna z chyba z takich lepszych jakościowo rzeczy, jakie w ogóle mam chyba w swojej szafie. I nie ma wstydu, bo naprawdę, naprawdę premium rzecz. Ale muszę wam powiedzieć tak, ona jest gruba i jest strasznie ciepła. Także jak ją bierzecie na nie wiem, będziecie sobie ją kupować na wiosnę, no to już załóżcie sobie, że to będzie wasza taka kurtka wiosenna. Naprawdę taki gruby materiał, w środku taki puchaty, przyjemny. I też możecie sobie sprawdzić, bo ostatnio pojawiły się podkładki od illegal. Także koniecznie, koniecznie. Bardzo fajna rzecz. Kurde, jak ja składam w ogóle.